Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoki Sejmie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o ratyfikacji porozumienia między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 roku, druk 400. Granicę państwową między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi w znacznej mierze wyznaczają cieki wodne, w tym rzeki Bug, Narew, Świsłocz. Ogólna długość odcinka wodnego wynosi ponad 240 km. Od czasu uzyskania w 1991 roku niepodległości Republiki Białorusi od ZSSR współpraca między Polską a Białorusią na wodach transgranicznych nie była uregulowana prawnie. Dążąc do uregulowania prawnego w tym zakresie, strona polska już w roku 2000 wystąpiła z propozycją umowy i propozycją negocjacji. Po trwających z przerwą, tak jak już powiedział mój przedmówca, około 20-letnich negocjacjach uzgodniono tekst i w dniu 7 lutego bieżącego roku w Białowieży podpisano w tej sprawie porozumienie. Porozumienie to określa m.in. zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, sposób użytkowania wód transgranicznych, wymianę informacji. W celu realizacji postanowień porozumienia powołana zostanie dwustronna polsko-białoruska komisja do spraw współpracy na wodach transgranicznych. Chciałam zaznaczyć, to już wybrzmiało, że zakres i cel porozumienia wpisują się w przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej w Rzeczpospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej. Aktualnie, mimo braku uregulowań prawnych, koszty ponoszone w gospodarce wodnej na wodach transgranicznych z Białorusią są niezbędne i konieczne i są one ponoszone głównie przez stronę polską. Uregulowanie prawne powinno doprowadzić do zwiększenia udziału strony białoruskiej w kosztach inwestycji i utrzymania wód transgranicznych, co jest bardziej korzystne dla Polski. Mając na uwadze pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne przedmiotowego porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przyjęcie ustawy o ratyfikacji porozumienia z druku 400 i będzie głosował za jej uchwaleniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.